Proszę Państwa, Biblioteka Narodowa. Od czasu do czasu można wejść przy sobocie, bo nawet korzystnie, do 20:30. Możecie tutaj z Biblioteki Narodowej skorzystać. W tę stronę za rowerem, ale proszę Państwa, Pałac Kultury jest znany. Kopcą papierosy. Warszawa słynie z dużej umieralności na raka, Warszawa moherowa, Warszawa wszystkiego ciekawa, stara wiara, stara Europa, stara Warszawa, stary papież, stary Trump. Wszystko jest stare, zgadza się, gdy Ameryka to nawet, jeśli nie ma, proszę Państwa, 300 lat, to tam już Biblię się szanuje, Biblię się czyta, Biblię się studiuje, wszystko z Biblią, a tutaj bezbożnictwo. Dlaczego? No właśnie dlatego, że Pałac Kultury Stalina i Lenina, który Państwo widzą, to jest symbol ateizmu nad Warszawą, proszę Pani. Ateizmu, bo jak Grzegorz Braun wypowiadał się, to mamy w naszym kanale El Mercedes, Grzegorz Braun wypowiadał się, że budynek autorytarny postawiony w miejscu, na miejscu prywatnym, bezprawnie, z tym, że teraz wiecie Państwo, jak Pałac Kultury Stalina i Lenina jest, powiedzmy, zabytkiem, no to ciężko. Także obejdźmy tę bibliotekę, bo to jest tak dziwnie zrobione. Ludzie, gdy myślą, że Biblioteka Narodowa, to już tu się en face wpychają na front. Nieprawda. To trzeba wejść tam, gdzie te drzewa, i w prawo skręcić za rogiem. Będzie wejście do Biblioteki Narodowej, proszę Państwa. Także nasza telewizja El Mercedes wszystko to pokaże Państwu. Z tym, że teraz tak, jak jadę, jestem na rowerze, to się trzęsie, Państwo zobaczą. No niestety, są takie opcje. Biblioteka Narodowa tutaj z tej strony jest nieczynna, ale z tamtej, proszę Państwa, aż do 20:30. Także to, jeśli jest jakieś tam coś nieczynne w Buwie na Dobrej 5:56, co dotyczy Uniwersytetu Warszawskiego na Mazowszu nad Wisłą, no to tutaj jest czynne aż do 20:30. W sobotę, oczywiście w niedzielę nie, ale to jest i tak bardzo dużo, że w sobotę do 20:30. No Warszawa jest remontowana na dorobku, wciąż coś remontują, a autobusy i tramwaje to jeżdżą codziennie w poprzek, czyli codziennie inaczej. Także nie jest to dobre dla staruszków, których już nie ma. No między innymi dlatego się wykończyły staruszki. Tutaj też powinno być już wejście. Nie ma, Państwo zobaczą. Nie ma. Wszystko jest zmieniane. O tu. Staruszki muszą zapieprzać. Proszę Państwa, także no, na rowerze, co można na rowerze, klimat na rowerze, chodźmy, obejdźmy. Czuję się tutaj jak za Sejmem, proszę Państwa, łażenie w parku. Ścieżka, alejka, proszę Państwa, po krzakach, po płotach. No, Biblioteka Narodowa, Państwo zobaczą. Piękna nasza, prawda? Biblioteka Narodowa. Oczywiście jesteśmy w Polsce. Nie ma tu Londynu, nie ma tu Anglii, nie ma tu książąt, nie ma tu anglojęzycznych, są tylko biegający są, wiecie Państwo. Jeszcze myślą, że tu jest świeże powietrze. To powietrze jest niestety rakotwórcze, bardzo niezdrowe. No, samochody stoją, jak tak w korkach stoją. Warszawa jest najbardziej zakorkowana, no to przecież to śmierdzi, wydaje dymy, jak stoi. Także proszę Państwa, już wchodzimy, tak samo jak sądy wczoraj na Teres Polskiej, też pokazywałam dookoła, w lewo i w lewo, to tu w prawo i w prawo. No i ta nasza biblioteka, Państwo zobaczą. No, piękna ta nasza biblioteka. Biblioteka Narodowa, proszę Państwa. No, także zapraszamy, chociaż te kamienie pooglądamy sobie. Kamienie sobie pooglądamy, Państwo zobaczą. Jakie piękne są te kamienie.
Czekam. No. Śliczny. Zabytki. Także wiecie Państwo, troszeczkę tu na tej stronie zieleni więcej. No, ale Warszawa jest szara, budynki są szare. To jest bardzo stary budynek, taki pokomunistyczny, proszę Państwa. W Nowym Guście. Bardzo ładnie, prawda? Zapraszamy. No, Biblioteka Narodowa. Pomnik przyrody, grupa głazów narzutowych. Ten pan Jagiełło, proszę Państwa, to łaził po górach. Łazik. Teraz on już nie jest...